Witam serdecznie Państwa na wystawie w Weimann Galerii i Fundacji Art and Modern, wystawie niezwykłego artysty Eliego Nadelmana, prekursora Art Deco. Tuż obok mnie rzeźba, idealna głowa, wykonana w okresie paryskim około 1908 roku, która właśnie zwiastuje ten dominujący w latach 20. styl. Styl, który nie tylko obejmował sztukę, ale objął tak naprawdę całą działalność artystyczną na świecie, bo przede wszystkim jednak także wzornictwo, design, projektowanie, architekturę, wystrój wnętrz. I jego pokłosie także doskonale widać w wytworach rzeźbiarskich i malarskich. Eli Nadelman już 20 prawie lat wcześniej zwiastował ten styl. Zwiastował go właśnie taką harmonijną linią. Zwiastował go dekoracyjnością, ale dekoracyjnością, która była harmonijna, nie była tak jak w przypadku secesji asymetryczna i wybujała, to była to dekoracja uspokojona. Do tego zawsze zwracał dużą uwagę na jakość materiału, w którym pracował. Wybierał zawsze najlepsze materiały, surowce i także swoje rzeźby wykonywał, tak jak tutaj w tym przypadku, w białym marmurze Carrara, albo odlewał w brązie, wykonywał też gipsy. Ale także jeżeli na przykład tworzył rzeźby drewniane, to wówczas także sięgał po najlepsze gatunki drewna, jak na przykład wiśnia. Jak to się stało, że w ogóle Nadelman zainspirował głównie w Stanach Zjednoczonych artystów i rozwój Art Deco? 1904 rok jest ważny nie tylko dla takim przełomowym rokiem, tylko dla Nadelmana, ale w ogóle dla Europy i świata. Jest to rok, w którym rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. I ta właśnie wojna światowa spowodowała, że Nadelman zdecydował się na podróż do Stanów Zjednoczonych. Pomogła mu w tym jego mecenaska Helena Rubinstein, z którą jego przygoda zaczęła się już w 1911 roku podczas jego wystawy, pierwszej wystawy poza Paryżem w Londynie, w Patterson Gallery, gdzie polska potentatka kosmetyczna zachwyciła się twórczością Nadelmana i wykupiła wszystkie jego prace wówczas prezentowane na tej ekspozycji. Dlaczego tak Nadelman przypadł jej do gustu? Bo odzwierciedlał to, czego ona sama szukała, a mianowicie idealnego piękna w człowieku. Stwierdziła również, że te jego rzeźby będą znakomicie dekorowały wystrój nowego salonu kosmetycznego, który otwierała w Nowym Jorku. Aby podbić Amerykę, zdecydowała się właśnie na Nadelmana. I w 1914, kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, pomogła artyście na początku przenieść się do Londynu, a następnie kupiła mu bilety do Nowego Jorku. Początkowo Nadelman niespecjalnie lubił przebywać w Stanach, jednak z czasem zafascynował się lokalną kulturą masową, która przeniknęła także do jego sztuki. A jego sztuka, ta właśnie, którą tworzył jeszcze w okresie paryskim w 1904-14, przeniknęła do kultury amerykańskiej, w konsekwencji tworząc Art Deco. Tuż za mną jeszcze możemy obejrzeć rysunek wykonany tuszem przez artystę, rysunek konia, bowiem artysta nie tylko tworzył figurację pokazującą człowieka, sylwetkę człowieka, głowę człowieka, ale także w tym okresie od 1913 zaczął wykonywać figury zwierzęce. Jedną z najbardziej właśnie charakterystycznych i znanych są rzeźby konia, w tym duża figura gipsowa, którą zakupiła już w Stanach od Nadelmana Helena Rubinstein i z którą do końca swojego życia najchętniej się portretowała na fotografiach.
Nasz koń jest z troszeczkę późniejszego okresu, z 1923-25, ale charakteryzuje się tymi samymi cechami, co właśnie prace, które powstawały wcześniej. Harmonijna linia, miękka, elegancka, pełna wyrafinowania. Dziękuję serdecznie i zapraszam na wystawę i do obejrzenia katalogu.